Wydawnictwo Taurus Media w tym roku na MFC zdobyło nagrodę dla najlepszego wydawnictwa za odważne publikacje komiksów frankofońskich. Ja rozmawiałem z wydawcą, z Maciejem Pietrasikiem, który mówił, że właśnie taką lokomotywą jest oczywiście seria Żywe Trupy, aczkolwiek powiedział, że teraz pojawiła się druga lokomotywa. Byłem przekonany, że to jest komiks Parker, ale się okazuje, że nie. Nowy komiks Lock and Key, pierwszy tom, witamy w Lovecraft. I po lekturze tego komiksu muszę stwierdzić, że nie dziwię się totalnie. Mówisz, że jest taką drugą napędza. Będzie na pewno już w tym momencie 2/3 nakładu poszło. To zostało wydane na MFC. To zostało wydane na MFC. Już po 2 tygodnie 2/3 nakładu zostało wykupione. Wow, to są informacje z pierwszej ręki. To muszę się śpieszyć w takim razie. Totalnie nie dziwię się, ponieważ historia tydzień temu rozmawialiśmy o Fatal komiksie. Tak. Zaznaczaliśmy, że komiks, który niesamowite robi wrażenie, który potrafi wprowadzić taką... jak to się nazywa? Jak typowy thriller? Mistyczną, mroczną atmosferę? Tak, tak. Chcesz taką wprowadza dreszcz. Czytelnika. Tak, w dreszcz emocji. Tego szukałem słowa i muszę przyznać, że Lock and Key również czyta to się od razu na raz. Znikacie ze świata, wchodzicie Dokładnie. W ten świat i bardzo się łatwo, można szybko utożsamiać z tymi bohaterami i jest ten dreszczyk emocji. I niesamowita lektura, niesamowite wrażenie, ale zacząłem zupełnie od końca. Trzeba najpierw powiedzieć, o czym jest ten komiks. Pięcioosobowa rodzina, właśnie Tyler, Kinsey, te imiona się ciężko wymienia. Bold albo Body. Body i od razu na wstępie mamy bardzo smutną... mamy tragedię. Mamy tragedię, ponieważ Sam Lesser, przyjaciel jednego, znaczy znajomy ze szkoły, jednego właśnie z trojga rodzeństwa, przyszedł do ich domu i po prostu zabił ich ojca. Jak się później okazuje, zabił ich, ponieważ chce się dowiedzieć pewnej rzeczy. Szuka kluczy. Tych tytułowych Lock and Key. Można już od razu szukać nawiązania. I o co chodzi z tymi kluczami? Rodzina oczywiście, ale wyjeżdża z miasta. Przyjeżdżają do hrabstwa Lovecraft, Massachusetts. No myślę, że sama nazwa Lovecraft już kojarzy nam się z mroczną atmosferą, z klimatem właśnie grozy. I tam przyjeżdżają do niesamowitego domu, w którym jest mnóstwo drzwi. I te drzwi skrywają kolejne niesamowite tajemnice. Generalnie im mniej mówimy o samej fabule, tym lepiej, ponieważ czytelnik musi naprawdę sam to wszystko po kolei odkrywać. Wtedy te napięcie, ten dreszczyk ma lepszy efekt. On coraz bardziej rośnie i rośnie i rośnie. Tak, tak. Aż do tego samego finału, bo co mi się bardzo podoba, bo to jest seria, tak? Mamy do czynienia z pierwszym tomem, który tak właściwie jest też całkiem ładną, zamkniętą całością. Oczywiście, ale kończy się tak, że... Że chcesz następny tom. Tak, że chcemy od razu następny tom. Nie mamy całej tajemnicy rozwiązanej, która tyczy się tych tytułowych kluczy. Natomiast tak jakby mamy ten taki story arc, czyli tą pierwszą historię, która napędza nas od początku, jeśli chodzi o tą śmierć, o której wspomniałeś. I tak, czyta się to bardzo dobrze. Ciężko się od tego oderwać. Ja tak na początku tak powoli trochę to czytałem, trochę na początku mnie myliły te przeskoki czasowe, które były, ale później ani rusz. Tylko tak. I wyłącznie się zagłębiasz w to wszystko, co przedstawiają ci autorzy. Znaczy skoki czasowe, ponieważ jakby zaczynamy od tego wielkiego wydarzenia, czyli śmierci ojca, a potem mamy jakby flashbacki, czyli co kierowało tym całym mordercą, kim on w ogóle był, co się stało, jak w ogóle przebiegała cała sam przebieg w ogóle tego morderstwa. I to jest też bardzo fajnie, ponieważ z każdą stroną odkrywane są kolejne, uchylane są kolejne rąbki tajemnicy po prostu. I tutaj jedna z postaci właściwie pod sam koniec nawet mówi, że tak naprawdę to my poznaliśmy koniec historii, a przed nami jeszcze jest sam początek, który jest tutaj leciutko zasygnalizowany. Widać, że coś tutaj jest dużego do odkrycia przed czytelnikiem, ale dopiero o tym się będziemy dowiadywać w trakcie. Bardzo mi się podoba też rozwój psychologiczny bohaterów, ponieważ przeżywają traumę i ta trauma faktycznie jest rozbudowywana i oni mają problemy, żeby zawierać znajomości, są w nowym otoczeniu, w nowym mieście, nowi znajomi. I tutaj mi się akurat bardzo podoba to, że tutaj autorzy dali oddechu trochę, pokazali te następstwa tej tragedii wśród tych dwóch
tych czterech bohaterów kolejnych. Tak. Generalnie postaci się zachowują bardzo naturalnie, faktycznie można się w jakiś sposób z nimi utożsamiać, można im, od razu masz takie uczucie tego współczucia, dotykać, ich tragedia dotyka też czytelnika, ponieważ jest to wszystko tam bardzo dobrze, naturalnie przedstawione. Mhm. I tutaj akurat trzeba podsumować, że scenariusz Joe'a Hilla trzyma w napięciu i tak. Podobno już są komentarze w profilu Prosto z kadru Damiana Trębę gwarantuje, że kolejne tomy będą tylko i wyłącznie lepsze. Natomiast co powiesz o rysunkach Gabriela Rodriguez'a? Powiem szczerze mówiąc, bardzo, jeśli chodzi o odbiór wizualny tego albumu, to nie miałem z nim żadnych większych problemów. Bardzo mi się podobały szczególnie kolory i to, jak... Architektura świetnie robi. Tak, właśnie. Robi, chciałem powiedzieć o architekturze. Budynki są cudowne, szczególnie, że ten dom, ta posiadłość, w której główni bohaterowie później zamieszkują, tak, on wygląda po prostu cudnie. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Tam tych pomieszczeń co prawda dużo nie widzieliśmy jeszcze, tylko pojedyncze pomieszczenia, ale naprawdę budzi ciekawość, jak wygląda reszta. Co tam jeszcze jest skrywane w tym domu. Z jednej strony nie sposób nie docenić tych szczegółów, tej czystej kreski, po prostu wspaniałego warsztatu i cierpliwości przy rysowaniu. Z drugiej jednak strony ten komiks, ten klimat jednak narzuca jakby nastawiał czytelnika na to, żeby ta szata graficzna była bardziej mroczna. I to może trochę zgrzytać, że historia jest właśnie z dreszczykiem, no i historia grozy, aczkolwiek te rysunki są takie czyste, kolorowe. Tak, jest mało mroku, dużo światła. O, tak, tego słowa szukałem. Niektóre postaci są bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o design. Jeden z głównych bohaterów, Tyler, ma bardzo charakterystyczny brodek, czy właściwie bardzo niskie czoło. Nie wiem, czy na początku nie wiedziałem, czy to wynikało z tego, że po prostu rysownik ma problem z rysowaniem dobrze ukształtowanej głowy, no ale po prostu tak... Taki styl. Tak po prostu postanowił zaprojektować tą postać. Jest bardzo charakterystyczna. Ja myślę, że po prostu nie mogę nic zarzucić tej szacie graficznej, aczkolwiek brakuje jednak trochę tego, żeby tam było więcej tej czerni, więcej tego cienia i tak dalej. Aczkolwiek nie można nic zarzucić absolutnie i komiks czyta się bardzo przyjemnie. Scenariusz rewelacyjny, szata graficzna bardzo dobra i komiks przez to po prostu powinien zbierać tylko i wyłącznie pozytywne oceny. No od nas chyba zdobędzie bardzo wysoko. Dwa kciuki do góry. Także zapraszamy Was. Lock and Key. Kolejna rewelacyjna seria z wydawnictwa Taurus Media.